trzeciej rundzie mamy premię specjalną. Premia specjalna, która jest niepunktowana do klasyfikacji najaktywniejszego zawodnika. To jest premia specjalna pani Małgorzaty Wisur, naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska powiatu. Szanowni koledzy, na czwartym turnieju premii normalnie o punkty jest dodatkowy puchar, czyli jest to premia świętej pamięci Piotra Wyszyńskiego. Proszę pamiętać. Oprócz punktów zdobywamy też nagrodę od rodziny Wyszyńskiej. Janina Kosman w imieniu całego zarządu będzie reprezentowała i burmistrza, i ciebie jako zastępcę. Dziękuję bardzo i zapraszamy do gorącego kibicowania. Drodzy Państwo, tutaj skoro już jestem o tej prezentacji, na trybunie jako gość honorowy pani Wanda Józefowicz, żona Oklaski, żona znakomitego olimpijczyka, ale znakomitego, zawodniego, najlepszych polskich torowców w historii polskiego kolarstwa torowego. Pani Wando, witamy wraz z koleżanką, która również bardzo kibicowała mężowi, kibicuje kolarzom, serdecznie witamy. Zresztą będziemy tutaj mieli znacznie więcej gości i będę starał się Państwu tutaj zaprezentować, ale wracamy tutaj do tych regulaminowych. Drodzy Państwo, mówiłem, że na trzecim okrążeniu będzie premia specjalna pani Małgorzaty Mosur, a na czwartym będzie oprócz premii regulaminowej, a jest punktów zbieranych do, tak jak pamiętacie, 5 punktów pierwszy, 3 drugi, 1 punkt trzeci. I oczywiście są jeszcze bonifikaty czasowe. Oprócz tych regulaminowych punktów będzie walka o puchar memoriałowy Piotra Wyszyńskiego, przed laty znakomitego kolarza i jego narzeczonej Kamili. Szczególny puchar memoriałowy, także warto walczyć na czwartej rundzie o ten dodatkowy puchar poza punktami. I oczywiście piąta runda, to już mamy metę, finisz. Tak wygląda mniej więcej dzisiejsza walka. Mówię, prawie 100 km, a w międzyczasie, to jeszcze będziemy rozmawiać, za mną stoi członek zarządu okręgowego Związku Kolarskiego. Tak, Leszku. Leszek Fabian, witam Cię w imieniu kolarzy. Kiedyś przed laty znakomity zawodnik. Znakomity szosowiec, no, ma na swoim koncie wiele sukcesów, ale również świetny szkoleniowiec. Szkolił w 4 klubach łódzkich, Pukniarzu, Widzewie, Borle i łódzkim Społem. A teraz działam, znakomity działacz, twórca, żeby pamiętali łódzcy kibice, twórca książki właśnie o kolarstwie województwa łódzkiego. Witam Cię, Leszku, serdecznie. Proszę słowo. Bardzo mam Cię, bo zginęła mi moja żona, Helia, gdzieś tutaj w rynku. A nie dodałem, że Leszek z małżonką prosimy. Nie, no żona się znajdę po 2 etapach. Jest zawodnik białoruski, Narodowej Kadry Białorusi, Dimit Nazarenka. To ten sympatyczny młody człowiek z jedynego roku jako pierwszoroczny, bo my tak mówimy, junior. Wygrał nasz wyścig, no i w tym roku ma znakomite wspomaganie wśród swojej drużyny. No i jest szansa na to, że powtórzy sukces Błażeja Janiaczka, bo w historii 23-letniej naszego wyścigu tylko raz się zdarzyło, że dwukrotnie wygrał zawodnik rok po roku, bo w tej kategorii można tylko dwukrotnie startować, bo to jest 17-18 lat. I to był zawodnik wtedy w Pacyfiku Koroń, Błażej Janiaczek. I Dymit ma szansę na wygranie właśnie po raz drugi w historii tego wyścigu. W koszulce punktowej to jest ta koszulka czerwona, sponsora firmy Iwona, to jest firma pana Kazimierza Wuczyńskiego. Siergiej Sałczenka, to jest ta zielona koszulka Browęg Bronisława Węgleskiego, to jest firma rolnicza i ta w grochy, zresztą pisze na niej Wasilewski,
5 minut do startu, to jest koszulka, drodzy Państwo, przedsiębiorcy budowlanego, przedsiębiorstwo budowlane, które wykonuje wiele inwestycji i przemysłowych, i mieszkalnych. Paweł Paszuk wygrał
wygrał Memorial, przepraszam, nie memorialową, mam premię specjalną pani Małgosi Masz-Meszło. Ja już jestem tak stresowany z Małgosią, w której się znamy, przepraszam najmocniej. Naczelnik wydziału, to jest taka długa nazwa, że ja nie sportu, środowiska, edukacji, wszystkiego. Także właściwie, Małgosiu, ty jesteś tutaj starostwie od wszystkiego. Prawie od wszystkiego, no nie bądź taka skromna. Dzisiaj będę tutaj w imieniu pani starostwa. Po raz pierwszy pani Małgosia funduje ten puchar. Gorące brawa dla zawodnika, ale fantastyczny puchar jest. Memoriałowy puchar wspaniałej sportowej pary Piotra Buksińskiego, który no, był rzeczywiście znakomitym zawodnikiem. I ten puchar, bo o klasyfikacji aktywnego będziemy mówić później. Teraz prosimy cię bardzo o odbiór tego wspaniałego pucharu. Prosimy cię. Mówiłem prawdę, że takiego pucharu w swojej kolekcji jeszcze chyba nie ma. A od państwa gorące brawa. I teraz, drodzy państwo, trzecim zawodnikiem na mecie dzisiejszego etapu. Leoszewskie. Prosimy, trzeci zawodnik, znakomity zawodnik, niemiecka grupa Korpus. I panią burmistrz będziemy prosili o wręczenie. Pani Janina Kosman, ten puchar. Niemieckiemu zawodnikowi, który był trzeci na mecie trzeciego etapu. I drugi, Dominik Brzeg, Kenia, lepszy zawodnik. Ale pani ma zawodnik. I pani burmistrz wręczy całej tej trójce jako gospodarz na swoim etapie. Pani Polak, ani Węgier. Oto nasz pokal sławy Filip Maciejów. Aktualny z Polski zawodnik, jeden z bardziej utytułowanych zawodników tego młodzieżowego terenu. Fantastyczne zdjęcie. Klasyfikacja najmłodszego. Klasyfikacji najmłodszego 17-latka po trzech etapach prowadzi Wojtek Siedlaczek. Prosimy bardzo. Wojtek Siedlaczek, znakomity, jeden z wyróżniających zawodników grupy czeskiej. On już ma na swoim koncie wiele sukcesów. I tutaj pani burmistrz i dyrektor wyścigu Andrzej Cycka wręczą tą koszulkę białą, czerwone, grozy. Wojtek ślicznie wygląda. I wspólne zdjęcie, prosimy, Andrzej, stańcie po bokach. Grupki zrobimy wspólne zdjęcie. Szybciutko dzisiaj walczył jak lew na wszystkich lotnych treningach. Zdobył kilka, chyba 8 punktów w sumie. I on prowadzi po trzech etapach klasyfikacji najaktywniejszego. Szymon Krawczyk, aktualnie mistrz świata w wyścigu torowym na dochodzenie. Czy ktoś z państwa jest może z wnuczka firmy Broden pana Bronisława Węgrowskiego? Chcielibyśmy, żeby osobiście wręczył. No nie ma to pani burmistrz. Jeśli nie, to poprosimy pani burmistrz w imieniu pana Bronisława i jego firmy Broden wręczyć tą koszulkę najaktywniejszego zawodnika. I proszę państwa, ślicznie państwo się prezentujecie. I proszę państwo, klasyfikacja punktowa sponsorowana przez firmę Iwona, pana Kazimierza Buksińskiego. Bardzo prosimy was. Firma pana Buksińskiego, zresztą tak jak mówiłem, Kaziu Buksiński przed laty wielokrotnie mistrz Polski na torze. Gorące brawa od państwa, a w tej koszulce mistrz Polski Filip Maciejuk, mocno stał sławy. Moi drodzy państwo, pozostała ta fantastyczna żółta koszulka. Żółta koszulka firmy Karton, firmy światowym renomie, firmy, która tutaj na terenie województwa
właściwie zjednąć, znaczy drugiej takiej nie ma, ale mam nadzieję, że rzeczywiście rozwój inwestują, dużo produkcja idzie na zachód, można u nich zamówić wszelkie swoje, według swoich życzeń, wszelkie wyroby z kartonu i papieru. I najlepszym zawodnikiem po trzech etapach miał 16 sekund straty, ale dzisiaj ta ucieczka się powiodła, była około minuty. Wojtek Siedlaczek, lider wyścigu, a więc 16 sekund starczyło, żeby nadrobić na tym prostym, wydaje się, etapie. I przedstawiciel Tomek Kołodziejczyk, przedstawiciel firmy, wiceprezes firmy zakłada, a jednocześnie znakomity marszał, sędzia na motorze, zakłada Tomku obok zdjęcie, znakomita sceneria, proszę Państwa. Dziękujemy bardzo. Polacy, i mamy też ekipę z Kozłowu i mamy Łotyszu. Także myślę, że to jest taka międzynarodówka nasza, lokalna, gdzie chłopaki się sprawdzają. Dziękujemy pani burmistrz, kłaniam się po staropolsku nisko czapką do siebie. I dziękujemy bardzo za pan Tomku, również jeszcze raz powtórzę, ja w imieniu kibiców, w imieniu zawodników, tak jak mówiłem, życzę ci, żebyś wytrwał w tym swoim uporze, żebyś nie tracił determinacji do ćwiczenia, bo wiesz, dzisiaj tylko ćwiczenie pomaga na to, żeby wyjść do przodu. I gorące brawa, gorące brawa. Drodzy Państwo, dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia na kolejnym wyścigu.